Glamimes. Postrzępiona stylizacja, którą pokochał cały świat. Jak wykonać ją w wyjątkowo wiosennej odsłonie? Tego dowiecie się już w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Klaudia Kawińska i jestem instruktorem poszlaszy z siedziby głównej. Dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest Ilona Mnacakanian, instruktor z Krakowa. Cześć wszystkim! Ilonka, co dzisiaj dla nas przygotowałaś? Przygotowałam dla Was moją ulubioną metodę Glamimes, ale uwaga, nie będzie ona w takim klasycznym stylu w czarnym kolorze, tylko będzie kolorowa. A ja muszę Wam się do czegoś przyznać, ponieważ to ja dzisiaj jestem modelką i to ja miałam okazję nosić tą przepiękną stylizację. Jeżeli jesteście ciekawe, zostańcie z nami i zobaczcie, jak została zrobiona. W dzisiejszym odcinku użyjemy szamponu, pędzelka, soli fizjologicznej, płatków kosmetycznych, płatków do separacji, taśmy papierowej, taśmy perforowanej, patyczka drewnianego, cleanera, welurowych aplikatorów, kleju, pęset do separacji i łapania rzęs, rzęs Mink Premium Chocolate, rzęs kolor Crush w odcieniu Plum, podkładkę pod rzęsy, szklaną podstawkę. Dlaczego właśnie ta stylizacja skradła Twoje serce jako instruktora i stylistki? Wiecie, na początku jak zaczynamy jako stylistka, zawsze każdy nam wdraża, że każda stylizacja musi być prosta, równie sięga od linijki. Jak odkryłam stylizację Glamimes, stwierdziłam, że ona jest dla mnie, bo możemy wydobyć naturalne piękno, dokładając tak naprawdę dużej objętości i będzie to wyglądało dobrze. Efekt poszarpanych rzęs uważam, że jest teraz na topie i tak naprawdę co druga klientka podejmuje się tego zabiegu. Dlatego też właśnie pokochałam tę stylizację, bo uważam, że można ją dopasować na bardzo różne sposoby do naszych klientek. A w jaki sposób możemy dobrać te pręty do danej klientki? Czym się sugerujesz? Kolorem oczu, nie wiem, kolorem włosów, cery? Pierwsze, na co zwracam uwagę, to na tęczówkę, bo staram się ją jak najbardziej podkreślić, jak najbardziej uwydatnić. Nie chcemy jej przytłoczyć niczym, więc na przykład w momencie, kiedy dobierałam do Ciebie, Klaudia ma ogólnie piwne oczy, więc żeby je ładnie podkreślić, wybrałam delikatnie fioletowy odcień, żeby ładnie się zgrywał z jej okiem. Ilona rozpoczyna pracę od przygotowania klientki do zabiegu. Niewielką ilość szamponu nakłada na oko i wykonuje delikatny masaż rzęs. Po około 30 sekundach spłukuje preparat z solą fizjologiczną i delikatnie osusza oko przy pomocy płatków kosmetycznych. Po tej czynności przechodzi do separacji rzęs górnych od dolnych. Następnie oczyszcza rzęsy przy pomocy cleanera, patyczka drewnianego i welurowego aplikatora. Aplikuje niewielką ilość preparatu na mikrobrasza, a pod rzęsy naturalne podkłada drewniany patyczek i odtłuszcza je od nasady po same końce. Kolejno czas na lifting górnej powieki. Pamiętajcie o tym, aby odcisnąć nadmiar kleju, który znajduje się na taśmie perforowanej. Ilona przykleja taśmę na krzyż, dzięki czemu ma pewność, iż cały nadmiar fałdu skórnego zostanie podniesiony do góry. Rzęsy przygotowane, a więc czas na rozrysowanie mapy, która wskaże nam dalszy kierunek naszej pracy. Ilonka, jaki efekt do mnie dobrałaś i dlaczego właśnie taki? Do Klaudii dobrałam efekt klasyczny, ponieważ idealnie pasuje on do jej kształtu oka. Pamiętajcie, że efekt klasyczny jednocześnie otwiera i wyciąga oko, co idealnie wpasowuje się w kształt oka, który posiada nasza Klaudia. Pamiętajcie o tym, aby efekty dobierać indywidualnie do budowy oka Waszej klientki. Efekt bazowy rozrysowany. Czas na promyczki, które będą o 3 mm dłuższe od podstawy. W miejscu najdłuższego rozmiaru, w naszym przypadku jest to 11 mm, umieszczamy 3 promienie. Na pozostałych długościach promień znajduje się na środku każdego rozmiaru. Tak jak wspomniałyśmy, dzisiaj przed nami wyjątkowa stylizacja Glamimes, ponieważ została wykonana kolorowymi rzęsami. Jakich kolorów użyłaś, Ilonka, do pracy? Użyłam rzęs Mink Premium czekoladowych, a do prętów zostały użyte nasze kolorowe rzęsy z serii Color Crush w odcieniu fioletowym o nazwie Plum. Ilona swoją pracę rozpoczyna od przyklejenia promyczków w kolorze fioletowym. Łapie około 5 rzęs C007, podnosi je z paska i gotowe. Wystarczy zamoczyć w kleju i zaaplikować do rzęsy naturalnej. W tym przypadku pracuje na czarnym kleju, ponieważ wzmocni on efekt brązowych rzęs i podkreśli tęczówkę oka. Pręciki gotowe, czas na wyklejenie reszty stylizacji. Do tego użyłam skrętu C o grubości 007. Całość stylizacji wypełnia objętością 3-4D, co sprawi, że będzie ona nadal lekka i puszysta. Ilona pracuje techniką na książkę. Wypełnia rzęsę za rzęsą, rozpoczynając od kącików zewnętrznych naprzemiennie z wewnętrznymi.
Jej ulubioną techniką tworzenia kępek jest technika drapana z odstawieniem. Wybraną ilość rzęs ściąga z paska, odstawia po prawej stronie i delikatnie wydrapuje kępkę. Następnie łapie ją mniej więcej w połowie, zaciska pensetę i ściąga do góry i na siebie. Kolejno moczy ją w kleju około 2 mm i przykleja do rzęsy naturalnej, pamiętając o tym, aby zachować odpowiednie odstępy od powieki. Pamiętajcie o sprawdzeniu całej stylizacji po zakończeniu pracy w celu uniknięcia sklejek. Tak prezentuje się przed i tak po wykonaniu stylizacji. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Jak Wam się podobają kolorowe glammy mess? Dajcie nam znać koniecznie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.